Czy wyobrażacie sobie, że podczas jednego referendum można zadać aż 14 pytań? Taka sytuacja miała miejsce w listopadzie w Teksasie i dzisiaj o tym referendum porozmawiam z Tomaszem Synowcem. Z tej strony mówi do Was Agata Kępa. Serdecznie witam na kanale lub bezpośrednio. Również witam serdecznie wszystkich. Cześć Tomku. 14 pytań. Teksas, listopad. Co tam się w ogóle wydarzyło? Kiedy to się wydarzyło i czy te 14 pytań to jest rekord liczby pytań referendalnych, jeśli chodzi o listopad w Stanach Zjednoczonych? Bo przypuszczam, że jeśli chodzi w ogóle o Stany Zjednoczone, to nie. Znaczy, jeżeli mówimy o listopadzie w ogóle, to na pewno nie. Bo w listopadzie odbywają się wybory, więc na pewno listopadowy rekord jest dużo wyższy. W sumie nie wiem, jaki jest rekord liczby pytań zadanych jednego dnia, to jest do sprawdzenia w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o to głosowanie, które miało, te głosowania, które miały miejsce 7 listopada 2023 roku, to tak, w Teksasie zadano najwięcej tych pytań. I było ich, tak jak wspomniałaś, aż 14. Natomiast zdecydowana większość z nich dotyczyła kwestii podatkowych. I myślę, podatkowych, funduszy generalnie takich. Myślę, że sporo z tych pytań wpisuje się w taki stereotypowy wizerunek Teksańczyków, tych takich nielubiących podatków. Bo trochę jest taki wizerunek i to referendum raczej się w to wpisuje, ale to nie były jedyne kwestie. Co ciekawe, aż 13 z tych głosowań zostało przyjętych, zaakceptowanych. Tylko jedno pytanie zostało odrzucone. Czyli jakby mamy też ciekawą sytuację. Może w takim razie, skoro większość tych pytań dotyczyła kwestii podatkowych, to zacznijmy od nich. Nad czym konkretnie mieszkańcy Teksasu zastanawiali się w tym referendum? Czy były tam jakieś kontrowersyjne kwestie dotyczące podatków? Czy raczej panowała zgoda i jednomyślność wśród osób głosujących w referendum z 7 listopada 2023? Tak, jak popatrzymy na wyniki, to zdecydowanie zgodność w większości spraw panowała. Większość tych referendów przechodziła raczej znaczącą większością. Natomiast zaczniemy od kwestii, która wprawdzie nie jest podatkiem, ale też myślę w taki wręcz stereotypowy wizerunek Teksańczyków się wpisuje. Ponieważ do Konstytucji Teksasu, i to aż 79% osób za tym zagłosowało, wpisano prawa rolników, tam generalnie chodzi o możliwość prowadzenia tych ranch, hodowli zwierząt. Generalnie konstytucyjnie zagwarantowano ochronę tych praw do prowadzenia takiej działalności. Co ciekawe, część osób głosujących na nie, czyli sprzeciwiających się, głosowała nie dlatego, że była przeciwko wpisaniu tych praw, tylko uważała, że jednak te wyłączenia, możliwość wyłączenia ustawą jakichś pewnych kwestii z tego zbyt daleko idzie. Czyli oni by chcieli jeszcze bardziej chronić te prawa rolników, hodowców przed ingerencją rządu. Bo generalnie ta poprawka do konstytucji szła w myśl zasady, żeby jak najbardziej chronić tą grupę przed ewentualną ingerencją rządu. A biorąc pod uwagę też charakter Teksasu, poza miastami, to bardzo duża część mieszkańców jakoś w tą hodowlę się wpisuje. No, rancha w Teksasie oczywiście znajdziemy. I nie tylko. Oczywiście, więc jest to jakaś kwestia, która w Teksasie na pewno była dla nich ważna i istotna. Tak jak na samym początku wspomniałeś, to nie jedyna sytuacja, nie jedyne pytanie, które dotyczyło kwestii finansowych. Czy inne w jakiś sposób były zbieżne, podobne? Jak wyglądały właśnie te sytuacje? Tak, pytanie drugie dotyczyło upoważnienia legislatury stanowej do wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości dla placówek zajmujących się dziećmi. Czyli chodziło o to, żeby legislatura mogła ustanowić jakieś albo całkowite, albo częściowe zwolnienia, żeby placówki opiekuńcze, no mówimy tu generalnie o przedszkolach, żłobkach i tego typu instytucjach, nie musiały płacić w Teksasie podatku od nieruchomości. Więc tutaj też zdecydowana większość, prawie 65% zagłosowało za. I też szło oczywiście to w kierunku takim, żeby mniej tych podatków płacić. Jak popatrzymy na kolejne pytania,
to też one w zasadzie idą w tym kierunku. Pytanie trzecie dotyczyło wprowadzenia konstytucyjnego zakazu wprowadzenia podatku od majątku. Czyli żeby nie było takiej możliwości, że ktoś od majątku, a nawet od majątku netto. Od majątku netto to chodzi o to majątek minus koszty jego utrzymania. Natomiast wprowadzono konstytucyjny zakaz wprowadzania podatku od majątku, od wartości majątku w stanie Teksas. I jako ciekawostkę można powiedzieć, bo ten zakaz też przeszedł, 68% prawie głosujących za nim zagłosowało, ale jako ciekawostkę można wskazać, że w Teksasie obowiązuje konstytucyjny zakaz podatku dochodowego, który to konstytucyjny zakaz podatku dochodowego został przegłosowany również w referendum w 2019 roku. Więc Teksańczycy faktycznie podatków nie lubią, wielu z nich konstytucyjnie wręcz zakazują. Mhm. Więc też jakby warto zwrócić uwagę, bo myślę, że to jest ciekawostka, bo podatek dochodowy jednak w większości państw świata, zwłaszcza tych rozwiniętych, funkcjonuje. A są takie regiony jak Teksas, który gdyby był samodzielnym państwem, byłby bodajże wśród 10 największych gospodarek świata, które funkcjonują bez podatku dochodowego, czym zaznaczam, bez podatku dochodowego na poziomie stanowym. Bo jest jeszcze poziom federalny i podatki na poziomie federalnym to nie jest kwestia stanu, są ustalane odrębnie. Więc to nie jest tak, że w ogóle się w Teksasie podatku nie płaci. Nie płaci się podatku na poziomie stanowym. To też jest ważne, bo kwestie podatkowe w Stanach Zjednoczonych są często mocno skomplikowane. No, z tego względu, że są różne poziomy, które właściwie po pierwsze na poziomie federalnym jest kilka stawek, na poziomie stanowym może być kilka stawek, a one działają trochę niezależnie od siebie, więc to trzeba bardzo mocno zaznaczyć. Tak, tutaj taka ciekawostka, że na przykład z tych różnic podatkowych wynika też to, że ceny w Stanach Zjednoczonych często jakby są podawane na przykład w sklepach bez podatków i potem ten podatek jest naliczany przy kasie, że inaczej to funkcjonuje niż u nas, kiedy tą domyślną jakby ceną jest już ta cena w sklepie ostateczna. Także warto mieć to na uwadze, że w zupełnie inny sposób mogą funkcjonować nawet takie prozaiczne rzeczy życia codziennego i co kraj to obyczaj, także pod tym względem. Tak. Kolejne głosowanie, może kogoś zaskoczę, dotyczyło tego, żeby płacić mniej podatków. I dotyczyło ono powiększenia jakby zwolnienia. Mm-hmm. Są kwoty, do których jest się zwolnionym. Coś jak kwota wolna od podatku, tylko w przypadku podatku od nieruchomości. I Teksańczycy zagłosowali też przytłaczającą ponad 83% za tym, żeby powiększyć tą kwotę, do której są zwolnieni z płacenia podatku od nieruchomości. Więc to było kolejne głosowanie. Dalej przechodzimy do takiej serii pytań, które dotyczyły utworzenia różnego rodzaju funduszy takich celowych, które to fundusze działają w różny sposób. Pierwszy to była w ogóle zmiana nazwy funduszu. To był fundusz działający i to był taki narodowy fundusz, który zmienił się nazwę na uniwersytecki, ale generalnie to jest dalej ten sam fundusz, zmienił swoją nazwę, natomiast zmieniło się też trochę zasady jego działania. Teksas ma taki swój fundusz odnośnie wspierania, rozwijania nauki w stanie Teksas. I ten fundusz po pierwsze zmienił swoje zasady, po drugie uzyskał inne źródła finansowania. Co ciekawe, wśród tych źródeł finansowania są między innymi odsetki oraz dochody z inwestycji podejmowanych przez taki inny fundusz, który Teksas ma na czarną godzinę. Jakby, czyli bezpośrednio pieniędzy z tego funduszu na czarną godzinę ten fundusz nie może ściągać. Ale fundusze prowadzą różne inwestycje. Obligacje czasami wykupują, czasami pożyczają pieniądze inaczej na jakiś procent i generalnie z tych różnych działań mają swoje zyski i te zyski teraz z funduszu, który jest na czarną godzinę, mają być przekazywane na fundusz dotyczący nauki. Kolejny fundusz, który utworzono, to jest fundusz wodny. No on ma oczywiście się zajmować regulacją kwestii wodnych,
różnego rodzaju i tam też oczywiście przewidziano środki finansowania. Też jakby wiadomo, że takie fundusze mogą inaczej. One właśnie to jest to, że one mogą trochę inaczej niż pozabudżetowo prowadzić różną działalność, która jest dochodowa, przyjmować darowizny. No i one trochę działają na zasadzie odrębnych budżetów. I fundusz wodny też prawie 78% głosowało za. Utworzono również w kolejnym jeszcze głosowaniu fundusz energetyczny, który ma zajmować się transformacją energetyczną i generalnie dbaniem o stan energetyki Teksas w tego różnego rodzaju inwestycje. I tam 65% zagłosowało za tym. Być może niektórzy z interesujących się stanem pamiętają, że 2 lata temu Teksas był jednym z tych stanów, który został dotknięty takim dużym kryzysem, kiedy zima zaskoczyła Teksas. To taka sroga zima. Kiedy po prostu ludzi nie było, kiedy temperatury sięgnęły tam minus 20, minus 30 stopni, a spowodowało to wyłączenie większości źródeł energii. Teksas ma w ogóle oddzielny system energetyczny od reszty Stanów Zjednoczonych. I przez to, że większość tego systemu w wyniku mrozu wysiadła, to nie ma kosztów regulowanych energii. Po prostu ceny energii w Teksasie skoczyły do tego stopnia, że ludzie chcący się ogrzać bankrutowali, ponieważ ogrzanie mieszkania przez jeden dzień równało się ich miesięcznym wypłatom, a nawet czasami. Więc to też jest ważna kwestia. Kolejny fundusz to jest fundusz na rzecz generalnie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej telekomunikacji, czyli generalnie takie infrastruktura, powiedziałbym, komunikacyjna, internetowa. No i tu mamy te kilka funduszy, jeszcze później będzie jeden fundusz, on był dalej, ja mam to w kolejności pytanie tutaj wynotowane, więc jeszcze do jednego funduszu później wrócimy. Natomiast na ten moment jakby głosowania nad funduszami, które jak widzimy nie budziły większych kontrowersji i zostały przyjęte. Natomiast przegłosowano również rzecz, która może tym razem kogoś zaskoczy, nie dotyczyła obniżenia podatków. To znaczy przegłosowano uprawnienie dla legislatury, żeby legislatura mogła w odpowiednim zakresie podnieść renty i emerytury nauczycieli w związku z kosztami życia, czyli w związku z inflacją, która dotknęła Teksas, i żeby po prostu zrekompensować te straty wynikające z inflacji, wprowadzono prawo pozwalające podnieść te uposażenia. No i tutaj oczywiście argumentacja, powiedziałbym, raczej była taka dość tradycyjna, że wiele zawdzięczamy tym nauczycielom, uczyli nasze dzieci i tak dalej. No i jakieś głosy sprzeciwu o kosztach też były, ale generalnie też nie były duże, bo prawie 84% głosujących poparło to prawo. Takiego referendum. Takiego referendum i postanowienia sobie i innym nauczycielom w Polsce życzę bardzo, zwłaszcza z okazji nadchodzącego roku. W Polsce nie potrzeba upoważnienia, jakby u nas legislatura po prostu może bez upoważnienia obywateli takie podwyżki zarządzić. Ale jakoś się to nie dzieje za często. Tak. Czego jeszcze dotyczyły, już abstrahując od polskiej edukacji, w takim razie inne kwestie referendalne w Teksasie? No cóż, wracajmy do tego, że Teksańczycy lubią niskie podatki. I nie mówimy tu o nowych niskich podatkach, tylko niższych starych podatkach. A najlepiej braku starych podatków, ponieważ Teksańczycy przegłosowali również upoważnienie dla legislatury do tego, żeby legislatura opracowała zwolnienie od podatku ze sprzętu medycznego i od jego przechowywania. Czyli generalnie, żeby firmy, które zajmują się, firmy, posiadacze, generalnie, żeby były zwolnienia podatkowe dla tych, którzy zajmują się sprzedażą sprzętu medycznego, żeby sprzęt medyczny nie był objęty tymi podatkami, żeby te zwolnienia albo przynajmniej ulgi też szły dalej niż do tej pory. Kolejne pytanie jest bardzo ciekawe, bo dotyczyło zgody na to, żeby legislatura pozwoliła na emisję obligacji w jednym z hrabstw, czyli jakby części składowej stanu.
To jest tak, że zgoda dla każdego, tak, możliwość zgody dla każdego stanu trzeba konstytucyjnie przeprowadzić, w związku z czym, jak to w Stanach Zjednoczonych, to musi być zatwierdzone w referendum. I w Teksasie jest już kilka takich hrabstw, które mają takie uprawnienia. Mhm. Natomiast teraz, ponieważ zagłosowało za tym ponad 63% głosujących, dołączyło do tego hrabstwo El Paso. I tu chodzi nie w ogóle, to nie jest tak, że to teraz możecie sobie drukować, możecie wydawać obligacje na co chcecie. No nie. To jest zgoda na to, żeby mogły być wydawane obligacje, z których pozyskane kwoty będą zainwestowane w rozwój parków oraz obiektów rekreacyjnych. I zgodę na to wprowadzono. Kolejne referendum również dotyczyło kwestii jednego z hrabstw. Mhm. To znaczy, tym razem chodziło o co innego. Chodziło o zlikwidację, o likwidację funkcji skarbnika tego hrabstwa. I no, ktoś się może zastanawiać, po co likwidować. Znaczy, konstytucja znowu wymaga, jeżeli wydajemy gdzieś zgodę na likwidację skarbnika, musi być to zatwierdzone konstytucyjnie. Co za tym idzie, musi być to zatwierdzone referendalnie. I tutaj chodzi po prostu o to, że funkcja skarbnika w hrabstwie to jest trochę pozostałość z XIX wieku i po prostu osoby argumentujące za zniesieniem tego skarbnika w tym hrabstwie wskazywały, że współczesne metody księgowe zarządzania finansami tej gospodarki no zmieniły się już na tyle, że ta funkcja wraz z jej kompetencjami jest w zasadzie przestarzała, w związku z czym należy ją zlikwidować. No i skoro należy ją, tam oczywiście to nie jest tak, że teraz nikt się nie będzie zajmował finansami, tylko powstaną inne podmioty. Natomiast co ciekawe, to było jedno z głosowań, które przeszło mniejszą większością, bo tylko 53% zagłosowało za. Czyli część osób jednak chciała zachowania tego skarbnika, natomiast ostatecznie zostało to przyjęte. I zostają nam dwa głosowania. Tutaj pozwolę sobie zamienić kolejność i weźmiemy pytanie numer 14 najpierw. Później wrócimy do pytania numer 13. I ponieważ pytanie numer 14 dotyczyło, tak jak wspominałem, utworzenia jeszcze jednego funduszu. Mhm. Dotyczyło utworzenia funduszu ochrony parków stanowych, takich parków, to jakoś było określone, parków w stulecie. Chodzi o to, że żeby dla przyszłych pokoleń zachować te parki stanowe, które są w Teksasie, i tam również 76,5% głosujących poparło to rozwiązanie. Natomiast pytanie 13, czyli jedyne pytanie, które zostało odrzucone, dotyczyło tego, że w Teksasie istnieje coś takiego jak obowiązkowy wiek emerytalny dla sędziów, wynoszący 75 lat. Czyli jeżeli jakiś sędzia kończy 75 lat, no to chce czy nie chce, idzie na emeryturę. I zaproponowano tutaj podwyższenie tego wieku emerytalnego do 79 lat w referendum. No, znaczy zmianę konstytucji, co za tym idzie, w referendum. No i to jest oczywiście temat wieku emerytalnego sędziów, to jest temat, który się przewija. On się przewijał także u nas w trakcie sporów prawnych o Sąd Najwyższy i o sądownictwo. On się pojawiał na Węgrzech, on się pojawia tak naprawdę w bardzo, bardzo wielu miejscach na świecie. Natomiast ciekawy był tutaj także ten spór. No bo jakie były argumenty za tym, żeby, no bo to też tak jak wskazuje, jedyne odrzucone i tak naprawdę budzące chyba największe kontrowersje z referendów. Argumenty za były takie, że no, współczesna medycyna powoduje, że człowiek średnio żyje dłużej. Sędziowie to też jest zawód, który wraz z upływem wieku wciąż raczej można sprawować, jeżeli nie dotykają sędziego żadne problemy zdrowotne, które wpływają na jego sprawność intelektualną, no to jeżeli nie ma żadnych dolegliwości, to jest powinien obowiązkowy wiek emerytalny. To nie jest tak, że sędzia nie jest w stanie przejść wcześniej. To jest najpóźniejszy moment przejścia na emeryturę. No to wskazywano, że w takim razie można by ten wiek przedłużyć. Natomiast bardzo ciekawe były głosy przeciwko. Tutaj no,
One oczywiście się często dublowały, ale można rozszerzyć, rozdzielić na takie dwie grupy argumentacyjne. Pierwsza grupa argumentacyjna była taka, że sądy i tak mają już za dużą władzę. Ci sędziowie mają za dużą władzę. W związku z tym nie przedłużajmy czasu, kiedy sprawują tę władzę, bo to jeszcze bardziej ją rozszerza. W związku z tym bądźmy przeciwko. Natomiast drugi głos był taki, że i on się trochę łączył, wskazujący na to, że w związku z tą dużą władzą sądowniczą dobrze jest, żeby była cyrkulacja, żeby była wymiana tych sędziów. Mm-hmm. A co za tym idzie? Jeżeli podwyższymy ten wiek emerytalny obowiązkowy, więcej tych sędziów zostanie, to utrudni to rozpoczęcie kariery i awans w hierarchii sądów tym młodszym prawnikom. Mm-hmm. Ponieważ miałoby to im utrudnić, dlatego głosujmy przeciw. No i te argumenty łączące tą zbyt wielką władzę sądów, potrzebę wymiany oraz kwestię blokowania młodych prawników, jak widać, przekonały głosujących, bo prawie 63% zagłosowało na nie i odrzuciło tą zmianę jako jedyną z tych 14 poddanych pod głosowanie w Teksasie. Czyli mamy znowu bardzo różne kwestie. Z jednej strony bardzo sporo pytań finansowych, a z drugiej strony kwestia emerytalna, ale dotycząca tylko jednej konkretnej grupy zawodowej, a nie wszystkich grup zawodowych, tak jak zwykle myślimy o wieku emerytalnym. Tak, i tutaj była taka sytuacja, że jakby reprezentanci tej grupy zawodowej w sporej części byli za tym, żeby ją podwyższyć, to też nie jest raczej w Europie. Tak, właśnie. To myślę, że zupełnie inaczej niż tak stereotypowo, standardowo myślimy w ogóle o wieku emerytalnym, bo jednak zwykle się myśli o tym, że społeczeństwo chce, żeby był ten wiek jak najniższy, żeby jak najszybciej przejść na emeryturę i że się myśli tak ogólnie, ewentualnie jak jest jakiś podział, to na płcie, a nie na zawody. Tak, chociaż kwestia akurat wieku emerytalnego, a także wieku emerytalnego sędziów, tak jak wskazywałem, w Europie też się pojawi. Mhm. Czy z Teksasu możemy wyciągnąć jakieś inspiracje dla Polski w takim razie? Czy masz jakieś rady na podstawie tych pytań referendalnych w listopadzie w Teksasie właśnie dla naszego narodu, naszego społeczeństwa? Znaczy, jakby no, ta ogólna ze stanu, żebyśmy zawsze konstytucję tak zmieniali, że musi być zaakceptowane w referendum, to mi się bardzo podoba. Myślę też, że wielu osobom spodobałoby się możliwość zakazania podatków jakichś w referendum, aczkolwiek ja osobiście uważam, nie idźmy tą drogą, to akurat byłby zły pomysł. Mm-hmm. Z wielu względów jednak Teksas może sobie na to pozwolić, a my jako jednak kraj biedniejszy od stanu Teksas nie bardzo moglibyśmy sobie na to pozwolić i byłoby to dla nas problematyczne. Tak, no bo Teksas jednak jest bogatszy niż Polska, zresztą to nie jedyne różnice, bo z jednej strony jeśli chodzi o powierzchnię, Teksas jest dwukrotnie większy. Ale w ogóle system gospodarczy, to, że jest częścią Stanów Zjednoczonych, tam jest bardzo mnóstwo czynników, które powodują, że mogą sobie na to pozwolić. No i właśnie przy tych wszystkich inspiracjach i referendach, które omawiamy z innych krajów, warto brać to pod uwagę, że jeden do jednego raczej nie da się zaimplementować prawa innego kraju, stanu, właśnie nasz polski rodzimy rynek, że trzeba brać pod uwagę szereg innych uwarunkowań. Jednak warto o tych rozwiązaniach myśleć, rozmawiać, bo może na podstawie tego uda się nam wypracować jakieś lepsze rozwiązania ustrojowe, systemowe dla Polski. Tak, i myślę, że na tym możemy zakończyć dzisiejszą rozmowę i jak rozumiem, to jest nasza ostatnia rozmowa o tych listopadowych referendach w Stanach Zjednoczonych. To będzie też ostatnia, którą w tym roku pokażemy na kanale, więc no, zachęcam do dalszego śledzenia tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo referendów mają tam naprawdę dostatek.
Właśnie, jak widzicie, jakby demokracja pod kątem referendów, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, ma się dobrze. Na pewno warto śledzić to, co się dzieje w USA, zwłaszcza, że przed nami bardzo gorący rok, bo przecież zaraz zaczynają się prawybory w Partii Republikańskiej, a na jesień czekają nas wybory prezydenckie, przy okazji na pewno szereg innych referendów, więc na pewno polecam śledzić demokrację bezpośrednią w Stanach Zjednoczonych i zderzać ją nie tylko jakby z naszą, ale też ze swoimi takimi schematami, które się ma. Dziękuję Ci bardzo za gościnę na kanale. Również dziękuję bardzo.